Rozdział 11. Rapa Nui, wyspa długouchych. Ru na ołtarzyku Taaroa położył łeb ryby, garść suszonego miąższu z orzecha kokosowego i miarkę stęchłej mąki z owoców pandana. O wielki Taaroa, uchroń nas przed potworami zamieszkującymi morze i spraw, abyśmy dotarli do naszej wyspy. Niech na naszej drodze nie staną samotna skała koralowa, potwór morski, długa fala, krótka fala, ławica ryb, zwierzę o płonącym ciele, żuraw obdarzony Twoją mocą, ogromna trydakna rozwierająca się na horyzoncie. Dzięki Bogu nie spotkali żadnego potwora. Po 22 dniach żeglowania ujrzeli wielką wyspę, na której brzegach wznosiły się kamienne posągi. Rapa Nui, wykrzyknął Ru. Nebu, wpatrując się w wykute postaci, wyszeptała drętwiącymi ustami. Nie płyńmy tam. Ru jednak nie zmienił kursu. Nie bój się, to święta wyspa. Z opowieści żeglarzy wiem, że zamieszkują ją bogobojni ludzie. Stąd już niedaleko do wielkiego lądu, skąd przywieziono dla wszystkich kury, świnie i słodkiego ziemniaka. Dobili do brzegu. Wyspa sprawiała wrażenie wymarłej. Cisza wypełniała doliny i góry. Na plażach nie znaleźli żadnej łodzi, ani choćby małej pao-pao. Ru został przy Rehui, a Nebu i Tewira ruszyli w głąb wyspy najszerszym traktem. Droga zaprowadziła ich do kamieniołomów, gdzie ujrzeli wykutą w skale niedokończoną figurę. Z niewielkiej jaskini wydobywał się dym. Tewira nakazał Nebu, aby się ukryła, a sam ruszył ku wejściu, gdzie, jak mniemał, znajdowali się wojownicy. Wszedł do jaskini. Do jego nozdrzy dotarł zapach pieczonej ryby. Nie usłyszał jednak rozmów, a spodziewał się tego. Ta cisza wymogła na nim czujność. Pomyślał, że wojownicy mogli się ukryć, czekając, aż dojdzie do ogniska. Postanowił przyczaić się za skałą. Niebawem usłyszał powolne mlaskanie. Podczołgał się do światła, jakie dawało ognisko. Ujrzał plecy starego wojownika jedzącego rybę. W zasięgu jego ręki leżała krawędziasta maczuga. Tewira cicho na czworakach okrążył jaskinię i wyłonił się przed posilającym się starcem. Wyciągnął ku niemu rękę. Staremu wypadł kęs ryby z ust. Patrzył na Tewirę jak na ducha, ale jego prawa ręka już sięgała po broń. Jednak zaskoczenie było tak duże, że jego prawica zaczęła drżeć i Tewira na ten widok roześmiał się. Nie obawiaj się, jestem w drodze, nie zamierzam cię zabić. Powiedział i szybko dopadł przestraszonego człowieka, dotykając go nosem i czołem. Nie zapomniał przy tym odsunąć nogą maczugi. Stary westchnął, oddał pozdrowienie. Był bez szans w walce z tym młodym wojownikiem. Do jaskini weszła Nebu. Usiedli przy ognisku i dotąd wpatrywali się z uśmiechem starca, aż ten przemówił. Nie ma w was złej siły. Gdybyście chcieli mnie zabić, zrobilibyście to już na początku. Zresztą, cóż warte jest moje życie? Nie mam niczego, nikogo. Tylko Bóg Makemake mnie potrzebuje na tej bezludnej wyspie. Twarz starego wojownika nosiła ślady spiralnego tatuażu. Czyżbyś był synem wodza? Spytał Tewira. Stary wzruszył ramieniem, pochylił się nad dogasającym ogniskiem i wygrzebał z popiołu rybę. Posługując się zaostrzonym patykiem, wsunął ją na liść palmy kokosowej. Nazywam się Tutapu. Z dziada pradziada jestem żeglarzem. U zarania dziejów nasi przodkowie modlili się o dobre prądy morskie pod kilem i o wiatr od rufy. Swoje twarze pokrywali spiralnymi tatuażami. Wy już zapomnieliście, co oznaczają. One są modlitwą do Boga wiatru i Boga prądu morskiego, aby niosły nasze łodzie zawsze do lądu. Bo w istocie tak jest, że bogowie ci nie panują w próżni, a miła jest im zabawa ze śmiałkami wyruszającymi w morze. Wyciągając drugą rybę z popiołu, zawahał się. Czy kobieta zwyczajnie twojego plemienia będzie jadła osobno? Tewira przecząco pokręcił głową. Będzie jadła z nami. Nebu wzięła od niego czerwonawe dzwonko i zabrała się do jedzenia. Starzec wygarnął z popiołu resztę ryb, umieścił je między kamieniami, przykrył liśćmi palmy, aby nie wystygły. Tewira, gdy się posilił, spytał: co się stało na Rapa Nui? Tutapu podłożył do ognia chrustu.
Krótkousi przybyli na Rapa Nui z Marutei i zajęli najżyźniejsze ziemie w zachodniej części wyspy. Przywieźli ze sobą świnie, kury, psy, drzewo chlebowe i palmę kokosową. My, długousi, opuściliśmy wyspę Hiwawa i żeglowaliśmy w poszukiwaniu nowej ziemi wiele miesięcy. Prowadził nas wspaniały wódz Hotumatua. Wybraliśmy gwiazdę, pod którą musiała być jakaś wyspa. Z Hiwawa do Rapa Nui jest o wiele dalej niż z Marutei do Rapa Nui. Wielu z nas umarło z pragnienia. Opuściliśmy ich w dół, w przepastne morze. Jednak prądy morskie i wiatr zaprowadziły nas do wielkiej wyspy. Z naszej flotylli przybiły do brzegu tylko dwie łodzie w liczbie 42 mężczyzn i 15 kobiet. Na nowej ziemi zajęliśmy się połowem ryb i handlem wymiennym z krótkouchymi. Wyznawaliśmy z nimi wspólnego boga Makemake. Wiadomo było od wieków, że on stworzył czerwone ciało z tykwy wypełnionej wodą i zmieszał z trzema kopczykami ziemi, wyobrażającymi dwóch mężczyzn i jedną kobietę. Makemake czuwał nad płodnością kur i świń i nad urodzajem batatów, słodkich ziemniaków, a także pilnował wzrostu morwy papierowej, z której krótkousi wyrabiali odzież. Oni mieli zwyczaj, który nakazywał przed zasadzeniem roślin zakopać w ziemi czaszkę, która wyobrażała Makemake, i wznoszenia modłów zaczynających się od słów: sadzimy dla ciebie, Makemake. Wszystko byłoby w porządku, gdyby ta czaszka była symboliczna. Było źle, bo oni zabijali co roku wielu naszych mężczyzn i kobiet, a my musieliśmy ich do nich posyłać, gdyż krótkousi pomagali nam w pracach nad naszymi moai, posągami wyciosanymi ze skały wulkanicznej. Ich tradycja nie podobała się nam, także dlatego, że kapłani zjadali poświęconych Makemake naszych ludzi, piekąc ich w dołach ziemnych, jak to się robi ze świniami. Tutapu westchnął, jakby już nie miał nic do powiedzenia. Teuira przybliżył się do starca i wyszeptał: po co budowaliście moai? Praca nad posągami była naszą ofiarą, którą składaliśmy Makemake. W istocie w każde moai zaklinaliśmy wizerunek naszego wodza Hotumatujem. Chcieliśmy mu pokazać, że zawsze o nim myślimy i poświęcamy mu wszystkie nasze siły, aby był dla nas łaskaw. Wierzyliśmy, że moai przechwytują manę Makemake, moc, która czyni deszcz i zapewnia lepsze plony. Stawialiśmy posągi o pociągłych twarzach na kamiennych platformach wybrzeża i w głębi wyspy, wyciosując u nasady odpowiednie czopy. Makemake to także ptak, który wszystko widzi, i na pewno podobały się mu nasze rzeźby, w których wykonanie wkładaliśmy tak wiele pracy. Bóg opanował przestworza, czego my nigdy nie dokonamy, dlatego jest tak wielki. Obrzędy ku jego czci przy kamiennych statuach zaczynały się zawsze, gdy zawiał pierwszy wiatr z zachodu. On zaczynał się w krainie umarłych i mówił nam, że czas wyruszyć na podbój kolejnych wysp leżących na wschodzie. Dlaczego nie ruszaliście? Wszyscy, którzy poszli za jego głosem, nigdy nie wrócili, więc tam nie natknęli się na jakąkolwiek wyspę. Tutapu gwałtownie wstał, aż strzeliły mu kości. Pochylił się nad ogniskiem i kijem rozgrzewał popiół. Ich oczom ukazał się upieczony owoc chlebowca wielkości ludzkiej głowy. Rozkroił go bazaltowym nożem, podzielił na równe trzy części. W jaskini rozgościła się aromatyczna woń. A więc powiedz, kiedy doszło do wojny? Zapytał niespodziewanie Teuira. Starzec z nabożnością podniósł do góry mięsisty, parujący owoc. Do wojny doszło także dlatego, że nagle na wyspie zapanowało zimno i chlebowce zaczęły rodzić raz do roku. Tak samo zaczęło dziać się ze słodkimi ziemniakami, batatami. Zabrakło też mąki z owoców pandana. Dotychczas plony zbierane kilka razy w roku wystarczały dla wszystkich mieszkańców Rapa Nui. Zimno przyszło od południa. Prądy przywlekły do nas białe góry, które rozbijały się o rafę koralową i tarasowały rybakom wyjście na morze. Krótkousi mieszkający w chatach krytych matami wyplatanymi z liści pandana zaczęli chorować i umierać. My znaliśmy sztukę ciosania kamieni i zbudowaliśmy w krótkim czasie domostwa, w których podtrzymywaliśmy ogień. Wiedzieliśmy, że Makemake niedługo powróci i przegoni zimno z naszej krainy,
ale krótkousi nabrali pewności, że Bóg się na nas pogniewał i chce nas wytępić. Zaczęli przewracać Moai, a co za tym idzie, bezcześcić pamięć naszego wodza Hotumatuję. Głosili, że Makemake obraził się z powodu składania zbyt skąpych ofiar na jego ołtarzu. Zażądali od nas 20 kobiet i 10 mężczyzn. Nie zgodziliśmy się, więc sami sobie wzięli. Napadli nocą na nasze domy i poprowadzili na śmierć naszych ludzi. Zaczęliśmy się zbroić, wytworzyliśmy mnóstwo bazaltowych noży i maczug. Nasi wojownicy jednak nie zabijali krótkouchych, gdyż nam chodziło tylko o drewno. Wyruszaliśmy na wyprawy po opał, który ratował nam życie. Jednak oni nagle wypowiedzieli nam wojnę do całkowitego wyniszczenia. Z wielką zaciekłością rzucili się na nas i w ciągu kilku dni i nocy wycięli większość, a resztę wzięli do niewoli. Ale ty przetrwałeś, wtrąciła Nebu. Uciekłem do kamieniołomów, do swojej kryjówki. Właśnie tu, pokazał palcem sklepienie. Zanim tu dotarłem, widziałem, jak zielony kolor wody w lagunie przemienia się w czerwony od krwi naszych wojowników. Teuira wytarł usta po zjedzeniu chlebowca. I dlaczego ich już tu nie ma? Tutapu westchnął, zamyślił się. Po chwili ocknął się i uniósł się na swoich chudych nogach. Nic nie mówiąc, ruszył w górę, wspinając się po wąskich schodach. Poszli za nim. W pewnej chwili korytarz prowadzący na powierzchnię zwęził się i starzec opadł na kolana. Dalej musieli się czołgać. Dotarli do miejsca, skąd można było ujrzeć zachodnią część wyspy z zielonkawą laguną i szeroką, łukowato wygiętą plażą. Tu leżałem i nasłuchiwałem, powiedział ze strachem Tutapu, wciskając swe kości obleczone skórą w skalną wnękę. Zgięty w pałąk wyciągnął swą długą szyję i ustawił głowę tak, aby ucho znalazło się tuż przy wyjściu z groty. Bałem się spojrzeć, co robią, a oni przez kilkanaście dni zabijali naszych, a później roztrzaskiwali maczugami czaszki i składali jako ofiary na ołtarze Makemake. Siedziałem cicho, nie paliłem ognia, żywiłem się suszonymi rybami i mąką z owoców pandana. Słyszałem wrzaski mordowanych i śpiewy chwalących Boga. Nic to nie pomogło. Zimno nadal panowało na wyspie. Którejś nocy wszystko umilkło. Nad ranem wychyliłem głowę. Ujrzałem ostatnich krótkouchych opuszczających w pośpiechu Rapa Nui. Wypływali z rodzinami poza rafę. Na pełnym morzu dostrzegłem niezliczoną ilość łodzi. Kierowali się na zachód, do krainy duchów. Gdy ostatni zniknęli za widnokręgiem, wyszedłem z groty. Umilkł. Gramolił się z wnęki, przykucnął, wysunął w ich stronę lewy bok swego ciała, dotknął palcami rozległej do końca niezagojonej blizny w okolicy wątroby. Wyszedłem za wcześnie, dostrzegli mnie krótkousi, którzy ucztowali przy ołtarzu. Było ich trzech. Zjadali ofiary, więc oszukiwali Makemake. Puścili się za mną, z krawędziastymi maczugami, z okrzykiem i krwią na ustach. Jednak Bóg mi podpowiedział, co mam robić. Zawróciłem do groty i wdrapałem się na wąską skalną półkę, po której przedostałem się do pieczary bez wyjścia, gdzie w tykwach przechowywano oszałamiający napój Awa. Nade mną widniał otwór z widokiem na przepływające chmury, ale liny do wyciągania tykw nie było, więc nie mogłem się stamtąd wydostać. Pomyślałem, że oni nie przejdą, gdyż półka była pułapką dla roślejszych ode mnie ludzi, lecz oni, przyklejając się do ściany krok po kroku, pokonali ją i mnie dopadli. Jeden ugodził mnie maczugą w głowę na płask, lecz nie był to cios śmiertelny. Udałem martwego, a wojownicy rozejrzeli się. Któryś spróbował napoju. Tutapu nagle ogarnęła wesołość. Zaczął się zanosić rechotem, łapiąc się to za brzuch, to za głowę. Nebu i Teuira zawtórowali mu śmiechem. Upili się, więc zabrałem im maczugi i uciekłem stamtąd. Stanąłem za półką i posłałem w ich stronę bojowy okrzyk długouchych. Obudzili się, jak szaleni, zataczając się, ruszyli ku mnie, cisnąc się w wąskim przejściu nad przepaścią. Byłem pewien, że nie przejdą. Dwóch spadło i roztrzaskało sobie łby na skałach poniżej, ale jeden na czworakach dotarł do mnie. Nie namyślałem się długo. Wymierzyłem cios maczugą między jego pijane ślepia.
Mimo, że oczy starca tryskały iskierkami radości, to ciało było wstrząsane dreszczem strachu. Pomogli mu wstać. Jesteś bardzo dzielny, powiedziała Najbu, obejmując go. Próbowała stłumić drgawki, które niespodziewanie przeniosły niepokój na jej ciało. Teuira, widząc, jak zaczynają pląsać, przerwał ten dziwny taniec, ściskając mocno za ramiona Tutapu. Dokonałeś bardzo wiele, widać, bogowie ci sprzyjają, powiedział z podziwem. Niespodziewanie do jej uszu przedarł się daleki, monotonny dźwięk konchy. Musimy wracać, bo ruch się niepokoi, ożywiła się Nebu.